Zadanie. Pojazd przybywa ustaloną drogę ruchem jednostajnym prostoliniowym. Gdy prędkość pojazdu zwiększymy A razy, to czas jazdy no właśnie, jak się zmieni? To zadanie zrobimy przy pomocy takiej tabelki. Tutaj masz początkową drogę S przy prędkości danej V i przy znanym czasie T. Jeżeli mamy ustaloną drogę S, gdy Prędkość naszego pojazdu zwiększymy a razy, to trzeba po prostu literkę V wymnożyć przez A. No to wtedy, jeżeli prędkość wzrośnie nam a razy, to czas zmaleje a razy, więc albo T dzielimy przez A, albo po prostu może lepiej w postaci łamka zapiszmy T przez A. No właśnie, i tutaj od razu możemy. Odpowiedzieć na pytanie pierwsze: jeżeli prędkość zwiększy się nam a razy, to czas zmniejszy się a razy, a nie jedna, druga a razy. Więc tu od razu możemy odpowiedzieć, że jest to odpowiedź fałszywa, czyli piszemy nie. Teraz przejdźmy do podpunktu B. E może napiszmy tutaj podpunkt B, o ile skróci się nam tutaj czas. Więc wiemy, że czas nam się skraca, więc pierwszy czas T jest to czas większy, tutaj jest czas mniejszy, więc od literki T odejmujemy mniejszą wartość T przez A i wykonujemy odejmowanie. Tutaj możemy T wyłączyć przed nawias, więc mamy T razy, 1 minus odwrotność literki A. Myślę, że pamiętasz, jakbyś wymnożył literkę T przez te dwa elementy w nawiasie, to otrzymasz właśnie tę lewą stronę. Ok, no i właśnie to jest różnica liczbowa czasu. A czas procentowy to jest ta wartość w nawiasie pomnożona przez 100%, ponieważ literka T. Moglibyśmy sobie zapisać, literka T to jest 100%, czyli początkowy nasz czas, to wtedy T razy nawias. No właśnie, jaki to byłby procent? Licząc, po skosie mnożąc właśnie następujące dwa wyrażenia, to jest znak mnożenia, czyli to skomplikowane wyrażenie z nawiasem, razy 100% i dzielone przez t, da nam właśnie następującą wartość w punkcie b. Czyli tutaj ta odpowiedź jest dobra. Napiszemy tak, czyli prawda. I teraz zastanawiamy się, czy c jest dobre. Wiedząc, że punkt B jest prawdziwy, to automatycznie widzimy tutaj jest podobne polecenie jak w punkcie B, tylko odpowiedź jest inna, no to skoro to jest dobre, no to to automatycznie będzie fałszywe, czyli piszemy tutaj odpowiedź nie.